strony. Dzisiaj tylko bardzo krótki update polegający na tym, żeby Was uaktualnić w dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia, jak pewnie wiecie, mała liga LTE, czyli moje tak zwane komentowanie wyścigów w grze Gran Turismo 6, na tą chwilę zostają zawieszone, ponieważ liga, czyli mała liga LTE, wycofała się z rozgrywek online z powodów, o których tam nie chcę zbytnio mówić, bo to nie o to chodzi. W każdym razie plan jest na chwilę obecną taki, że w żadnych innych rozrywkach Gran Turismo mała liga nie będzie brała udziału, ale jest plan, że mała liga powróci na konsolę PS4. Tam w zależności, czy będzie to Drive Club, czy będzie to Project Cars, na pewno mała liga powróci. Z takich ciekawostek trzeba Wam wiedzieć to, że w konsoli PS4, dzięki konsoli PS4 będę mógł nie tylko nagrywać, tak jak do tej pory to było, swój głos i swój komentarz, tak również będę mógł dodawać komentarze współgrających ze mną, czyli może być to dużo bardziej ciekawsze i dużo bardziej zabawniejsze. To jest sprawa związana z grami online, czyli tutaj w tej kwestii na chwilę obecną nie ma co się spodziewać żadnych innych materiałów. No może jeden jeszcze sklecę, ale to nie jestem pewien. Co dalej? I teraz update a propos Japonii. Jestem w trakcie przygotowywania wideo o Japonii. Na podstawie tego, co czytam, zrobię Wam taką małą prasóweczkę tego, z tych rzeczy takich bardziej ciekawych, bardziej takich dziwnych, o których się dowiedziałem, czytając na temat Japonii i ogólnie kultury i wszystkiego związanego z tym państwem. Dlatego też to na tyle. Nie spodziewam się tutaj, nie wiadomo, jakichś tam komentarzy, bo też jest to tylko krótki update'ik. Dlatego też zapraszam do śledzenia. Być może jakimś cudem trafi się mi jeszcze jedna osoba jako subskrybująca mój kanał i wówczas będzie tych osób 100, co jest dla mnie fenomenem. Dlatego szczególnie szczerze dziękuję wszystkim, którzy postanowili postawić na mnie krzyżyk i dodali mnie do swojej subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo. A jeżeli przebiję tą magiczną liczbę 100, to już w ogóle będę w niebo wzięty. No nic, także to tyle. Na razie dziękuję i do usłyszenia. Na razie, hej.